Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM. No i co? Zapowiedzieliśmy? Jest. Tomasz Olbratowski. W internecie, w popularnej sieci, pojawiło się zdjęcie pewnego dyplomu, cytuję dyplom, pani taka i taka, ukończyła kurs podstawowy prastara terapia jajem. Nabrała umiejętności i kwalifikacje praktycznego stosowania bez uprawnień do nauczania. Koniec cytatu. I tam są pieczątki, podpisy. Jaka to jest prastara terapia? To terapia starsza od starej. Dyplom jest zacny, choć ma mniejsze, ale tylko nieznacznie znaczenie od dyplomu za udział w szkolnym konkursie plastycznym Moja Jesień. Leczenie jajkiem polega na pocieraniu nim chorych miejsc. Na przykład na katar wystarczy potrzeć nos jajeczkiem kolibra. Na anginę stosujemy mocniejsze lekarstwo, czyli pocieramy gardło jajem kurzym, choroby przewlekłe. Leczymy pocierając chore miejsca strusim jajem. Zatwardzenie leczymy jajkiem na miękko, a biegunkę jajkiem na twardo. Natomiast złe duchy wyganiamy jajkiem święconym itd., itd. Grzebałem w internetach, oczywiście z myślą, bo tak naprawdę to nie grzebałem. Za jakimiś takimi sensownymi gabinetami jajoleczniczymi, za dyplomowanymi lekarzami owologami. Tak, owologami, bo owo to po łacinie jajko. No. To śmieszne, ale co poczynisz, jak nic nie zrobisz? Owo, jajo, tak, to głupie takie. No i znalazłem, słuchajcie, najbardziej cenione owolożki to dr Katarzyna Omlet smażony, jakiś mąż Węgier pewnie, dr Ewa Jajko sadzony, dr Marzena Skorupka zbita, bo te lekarki, widzicie, zauważycie, mają takie podwójne nazwiska zawsze. No, dawniej stawiano bańki, teraz na przykład dr Lilka 99 stawia chorym jajka. Terapii jajoleczniczej nie należy się bać, to jest leczenie bezpieczne. Leczenie jajkiem jest bardzo, bardzo bezpieczne, pod warunkiem, że jak jesteś chory, to zaraz po terapii jajkiem szybko pójdziesz do lekarza. No, a jajko, jak tu nie kochać tego świata?